Siemka, ze strony Fipsina i witam w kolejnym odcinku naszych przygód na mapce Other Planet. Trochę lag mam. No i tak, to będzie już ostatni odcinek z tej mapki. A zanim przejdziemy do głównego tematu, to chciałbym wam powiedzieć, że znalazłem spawner Endermanów. A jak wygląda moja walka z nimi, zobaczycie teraz. Dobrze, już jestem. Mam nadzieję, że się pośmialiście. I tak, nasze ostatnie trzy zadania, czyli znaleźć blok gąbki, blok diamentów i blok... czego to było? Blok złota. Tak. Do pierwszego udamy się przez... Nie tutaj, nie tędy, nie tędy. Tędy. Przez miejsce, gdzie znaleźliśmy lawę. Tam zacząłem kopać, znalazłem trochę diamentów i trochę dookoła pokopałem i znalazłem gąbkę. Już tam idziemy. Sekundka, sekundka, wiem. Długo się idzie. Tak sobie kopałem. O, tutaj mamy diamenty. I tutaj właśnie gąbkę. Mamy tylko znaleźć, a nie zbierać, więc nie zbieram, bo nie wiem, czy można ją zbierać. Tutaj trochę kopałem, jak widzicie. Dosyć sporo przykopałem. Dobra, teraz szybciutko wrócę na górę. Albo nie. Dobra, tak się posłuchajcie mnie trochę z nudów. Już niedługo nowy rok i no niestety trzeba się będę musiał się przed wami tłumaczyć z tego, że na święta żadnych specjalnie nie było. To było spowodowane tym, że Fraps coś mi niedyspozycyjne za bardzo i mam pocisk między dźwiękiem a obrazem, jak kręcę dłuższe materiały. Poznałem fajnego escape'a, ciekawego, nie dość, że trochę za trudny dla mnie, to właśnie przez Frapsa. Już nagrywałem go, ale musiałem materiał skasować, bo to było nie do użycia. Dobra. Tutaj sobie robiłem takie bazy, gdzie... A, drzwi zamknę. Robiłem sobie takie jakby bazy, takie jakby kopalnie, w których wkopywałem się z pilar... jakbyś... Dobra. No tak. I się tak przekopywałem, jak widzicie. O, właśnie tak. Najpierw tak spiralnie kopałem, a potem przekopywałem. I tak kopałem, kopałem i zaraz dojdziemy do tego miejsca. Idziemy, idziemy. Gdzieś to tutaj. O, właśnie. Znalazłem taki... Kopałem, znalazłem go z stołna. Dokopałem się rdzeń taki. Znalazłem jakby. Tutaj złoto, żelazo, resztą lapis. A tu, o proszę, blok diamentów. Znalazłem. O tak, we wszystkich
Za każdym razem, kiedy znalazłem jakieś surowce, tak bardzo, bardzo mocno rozkopywałem, żeby sprawdzić, czy nie ma tutaj właśnie dookoła gdzieś tego bloku. I kolejny blok złota tym razem, czekajcie sekundkę. Kolejny blok złota, to lecimy w inne miejsce sobie na zboczu, zrobiłem taką bazę, jakby. Tak, lecimy w górę, w górę, w górę. Tak, nie zauważyłem tego wcześniej, ale spójrzcie w ogóle na seed tej mapy. Ciekawe. Dobra, kolejna baza jest gdzieś tu. O właśnie. Tutaj coś. Skąd to dziura dachu? Dobra, i tutaj kopałem trochę. O, im. I właśnie, tak płytko był schowany. No to tyle. Ostatnie 3 zadania wykonane. Nie zbieram już tych surowców, bo na co mi? Jeszcze tam koło tej gąbki, wiecie, było. No to tyle z tej mapki. Chwała autorowi za pomysłowość, za wykonanie. Co o zadaniach? No takie. Niektóre łatwe, niektóre trudne. Ale mapka fajna, w kształcie właśnie. Ten kształt, taki wyjątkowy, bo wiecie, latające wyspy, wielkie góry, mała wysepka, skyblock, mapka, może pamiętacie. A tu taki kształt w kuli, nietypowy. No to by było tyle. Odcinek krótszy, ale tym materiałem z tej walki z Endermanami coś tam wstawię, żeby było dłużej. No i dzięki za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do zobaczenia. W kolejnych odcinkach.